Ojciec przegrywa walkę o syna. Fundacja Pro Prawo do Życia wyrzucona z lokalu oraz aborcja na TikToku. To aktualności, które najbardziej zelektryzowały czytelników serwisu strona życia .pl w minionym tygodniu. Na błyskawiczny przegląd newsów z serwisu zaprasza Fundacja Pro Prawo do Życia. Strona Życia. Stań po stronie życia. To już oficjalne. Fundacja Pro Prawo do Życia wyrzucona z lokalu z przyczyn ideologicznych. Władze warszawskiej dzielnicy Śródmieście nie sprawdzają w jakim zakresie poszczególne organizacje pozarządowe realizują działania charytatywne, kulturalne i społeczne na rzecz mieszkańców dzielnicy. A rzekomy brak takiej aktywności był powodem do wyrzucenia fundacji Pro Prawo do Życia z wynajmowanego lokalu. Tak więc władze dzielnicy nie interesują się działaniami organizacji, które wynajmują od nich lokale, chyba że są to organizacje, których politycy nie lubią. O okolicach eksmisji fundacji z lokalów w Warszawie opowiadają w swoim artykule Anna Szczerbata oraz Kinga Małecka Prybyło w liście do przyjaciół fundacji. Ojciec przegrywa walkę o syna, zabito go w ósmym miesiącu ciąży. Kolumbijski ojciec Juan Pablo Medina przegrał walkę o życie syna, gdy jego była dziewczyna dokonała aborcji 7 lutego bieżącego roku. Była w ósmym miesiącu ciąży. Dziecko, nazwane przez parę Juan Sebastian, miał się urodzić, ale po tym jak w grudniu rodzina matki dziecka dowiedziała się o ciąży, wywierali na nią presję, by dokonała aborcji. Ojciec dziecka stracił kontakt z byłą dziewczyną, więc rozpoczął sądową batalię o swojego syna. Sędzia zażądał od placówki medycznej Profamilia, powiązanej z International Planet Parenthood Federation, diagnozy psychologicznej matki dziecka. Diagnozę tę sporządził jednak a w placówce Pro Familia dokonano aborcji bez pytania sądu o zgodę. Tragedię ojca z Kolumbii przybliża Aleksandra Musiał. Aborcja na TikToku, czyli do czego prowadzi trywializacja zabijania. TikTok jest aplikacją, z której korzystają głównie nastolatki. Jednak rozwija się bardzo szybko i już teraz jest źródłem zainteresowania wszelkiej maści marketingowców, również tych promujących tzw. przemysł śmierci. Aplikacja pozwala nam na nagranie krótkiego filmu do 15 sekund przy wykorzystaniu utworu muzycznego i narzędzi pozwalających modyfikować nieco klip. Ostatnio w aplikacji pojawiły się filmy promujące zabijanie nienarodzonych w klinikach aborcyjnych. Jeden z filmów pokazuje lekko wypukły brzuch nastolatki i napis Abortion Time Take Two, sugerujący że to już druga aborcja dziewczyny. Następnie widać kawałek trasy do kliniki, parę czekającą w poczekalni i badanie USG. Wszystko przy nastrojowym utworze Bruno Marsa. Jeśli wierzyć o znaczeniu, ewentualną aborcję wykonano w klinice Planet Parenthood w mieście Pasadena w Kalifornii. Ewentualną, bo film równie dobrze mógł być prowokacją. Więcej o zjawisku trywializacji aborcji opowiada Karolina Jurkowska. W Belgii bycie za życiem będzie zabronione? W Polsce póki co próbuje się karać obrońców życia pokazujących prawdę o aborcji. Co będzie kolejnym krokiem, kiedy stanie się to zakazane? Przykład Belgii może dać nam do myślenia. Co takiego dzieje się w Belgii? W tym momencie kolejny raz odbywa się tam debata na temat zmian ustawy aborcyjnej. Nie byłaby to jednak zmiana na lepsze. Nowa propozycja prawna dąży przede wszystkim do całkowitej niekaralności zabijania nienarodzonych. Jest w niej również aborcja na życzenie do 18 tygodnia ciąży oraz skrócenie czasu na mysł z 6 dni do 48 godzin. Jednocześnie karalnością chce się obłożyć każdego, kto w jakikolwiek sposób będzie utrudniał aborcję. Sytuację w Belgii przybliża Karolina Jurkowska. Toruń trwa walka o życie najmniejszych dzieci. 15 lutego bieżącego roku na rynku staromiejskim w Toruniu odbył się kolejny publiczny różaniec w intencji odnowy moralnej narodu polskiego. Uczestnicy modlili się m.in. o zakończenie mordowania nienarodzonych dzieci i obronę najmniejszych przed demoralizacją. Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo. Przekaż 1% podatku na ratowanie nienarodzonych dzieci. Fundacja Pro Prawo do Życia nieustannie i bezkompromisowo walczy przeciwko zabijaniu niewinnych dzieci. Organizuje wiele inicjatyw, które uświadamiają społeczeństwo o okrucieństwie aborcji i szokujących zapędach różnych środowisk demoralizujących dzieci. Jeśli chcesz pomóc chronić najbardziej bezbronnych, przekaż 1% podatku Fundacji Pro Prawo do Życia. Nie bądź obojętny i stań po stronie życia!